Cześć, z tej strony Chris, witam Was w kolejnym odcinku z Trains World 2. Dzisiaj jedziemy sobie dalej na rozkładzie jazdy z TGV na trasie LGV. Pojedziemy sobie z Paryża do Lyonu o 6.02 w taką śnieżną zamieć, co w pewien sposób odzwierciedla pogodę za oknem, gdzie mamy chociaż trochę śniegu w styczniu. Przy okazji życzę Wam wszystkiego najlepszego z okazji tutaj właśnie nowego roku, spełnienia marzeń i zdrowia. Zdrowia to jest najważniejsze, moi drodzy, i tego Wam bardzo życzę. A sobie, że jeszcze tutaj będziemy się długo spotykać na tym kanale i niejedną trasę przejedziemy, niejednych złych bohaterów pokonamy. I będziemy się dobrze bawić. Dobra. Chyba nie to. Aha, no tak. Trzeba pantograf podnieść. Dobra, odhamujemy hamulce. Zablokujemy drzwi. Ustawimy sobie tutaj na kontrolę prędkości. Byśmy mieli tak jak system AFB w IC3M. Czekamy do 6.04 i jedziemy pewnie do punktu, w którym będziemy musieli sobie zmienić napięcie. Tak. W tym odcinku, myślę, będzie mniej gadania, więcej muzyki i samego TGV. Chociaż często tak mówię, a potem przez cały odcinek gadam i gadam. Zobaczcie na ten klimat. Zaraz będziemy mogli 60 chyba jechać, jeśli dobrze pamiętam. To, co nam się wyświetlało, bo tutaj troszeczkę z opóźnieniem działają te ograniczniki prędkości, ale widzę, że nie pojedziemy 60, tylko od razu 110. No, ale to pięknie wygląda. Za każdym razem, jak tutaj przejeżdżam, to mi się to strasznie podoba. Dopiero 65 nam wskoczyło, kiedy już będziemy mogli zmieniać na 140. Chyba, że 140... Aha, dobra. Okej. Coś mi się pomyliło.
jeszcze 6 km mamy do miejsca zmiany mocy, więc spokojnie możemy się rozpędzić. Cóż to było? Zaskakujący dźwięk. Niestety Transient World, jak każda inna gra czy symulator, ma trochę błędów i czasami potrafią zaskoczyć w nieoczekiwanych momentach. Potem jedziemy sobie pociągiem, jedziemy zadowoleni, naciskamy sygnał, a tutaj pociąg nam pierdzi zamiast trąbić. No ja przepraszam. Co to ma być? Musimy ostrzegać ludzi o tym, że nadjeżdża pociąg, a nie ich rozśmieszać i dezorientować. No tutaj jak już przejedziemy miejsce zmiany mocy, to załączy nam się system bezpieczeństwa, tylko ja tutaj chyba nic nie podłączyłem. No właśnie. Dobra. Teraz będzie ciekawie, bo ja kompletnie zapomniałem, żeby cokolwiek włączyć. Nawet jeśli za cenę tego, że pociąg nam się czasami będzie zatrzymywał, bo coś tam nie zrobię prawidłowo, to i tak uważam, że warto mieć te systemy załączone, bo jest po prostu ciekawiej. Dobra, teraz będzie zabawa. Zmianę napięcia. Sobie możemy przyspieszyć, chociaż zanim dobijemy tutaj do granicy 300 km, z której prędkości, z którą możemy jechać, to zaraz zacznie nam się zmieniać. Na razie jeszcze możemy 300, ale i tak zanim ja się rozpędzę, to już będzie 270. Ale musimy też wziąć pod uwagę to, że tutaj dosyć wcześnie mamy punkt zatrzymania się, więc na to też trzeba zwracać uwagę, bo później ciężko jest wyhamować. Ogólnie mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać, bo troszeczkę podgłośniłem tutaj dźwięki i tak się martwię, czy po prostu pociąg nie będzie mnie zagłuszał tutaj wszystkimi tymi efektami specjalnymi.
zanim się porządnie rozpędzimy, to już będziemy musieli wyhamować. Więc już będę redukował bardziej, bo... Już nieraz przejechałem czerwone światło na stacji, więc wolę nie ryzykować. A nawet skorzystać trochę z hamulca. Hamuj, bo tu już jesteśmy coraz bliżej. Ale powiem wam, że jeśli chodzi o te żywi, nie lubię tutaj nim wyhamowywać. Bo jest dosyć męczące tutaj to i takie nieintuicyjne, obym tak bym to określił. Gdzie oni mi tutaj 170 proponują? Przy 170, jak ja bym teraz jechał, to na stacji bym nie wyhamował. Hamuj, hamuj. Okej. Teraz musimy zmienić LGV. No jeszcze mamy pasażerów. Zaraz z lewej. Tak. Jest tu fajnie. Naprawdę fajne miejsce. Kto mi to ładnie przeczyta tutaj po francusku? Co? W drogę.
dzisiaj sobie nagramy trochę dłuższy odcinek. Widzę, że tutaj już prawie mamy 20, no 16 minut, a jeszcze 67 km do przejechania. Ale czasami można sobie nagrać dłuższy odcinek. Tylko mam nadzieję, że będzie dobrze mnie słychać. Bo już nieraz, powiem wam, nagrywałem po kilka razy jeden odcinek, bo ze względu na pewne problemy techniczne właśnie, czy z dźwiękiem, czy z jakimiś innymi rzeczami. Czasami było to mega irytujące, kiedy musiałem na przykład po raz trzeci nagrywać coś. I z nagrywania, które miało trwać, załóżmy, godzinkę z montażem i tak dalej, czasami pół dnia siedziałem nad jednym filmem. Ale chyba trochę przyciszę głos, bo coś się obawiam, że będzie trochę za głośno. Myślę, że wyłączone światło w kabinie tworzy odpowiedni nastrój do muzyki, więc tak sobie to zostawimy. Powiem wam szczerze, miałem właśnie ochotę na nagranie takiego nastrojowego, klimatycznego filmu, co jeszcze dodatkowo temu klimatowi sprzyja fakt, że jedziemy o 6 rano. System czujności ciągle nam dzwoni. Ale tak jak mówiłem, dzięki temu jest ciekawszy przejazd, przynajmniej dla osoby, która prowadzi. Która prowadzi pociąg. Powiem wam, marzy mi się porządny kontroler do sterowania pociągiem. Wiem, że jest jeden, już teraz nazwy nie pamiętam, ale ostatnio właśnie na kanale Trainsim World coś ogrywali, nie wiem czy nie Sandpatch Great, właśnie za pomocą tego kontrolera. Widziałem go na Amazonie, tylko że jest niedostępny. Chyba jeszcze jest testowany. Wcześniej może był w sprzedaży, ale po prostu coś w nim nie działało. I może wycofali, albo się wyprzedał. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie marzy mi się tutaj przepustnica, hamulec i te wszystkie takie główne elementy sterowania. Porządny kokpit. Myślę, że mogłoby to powiedzmy wrzucić cały ten przejazd na wyższy poziom realizmu i przyjemności.
No i miejmy nadzieję, że producenci właśnie tego typu rzeczy zaczną też doceniać osoby fascynujące się symulatorami pociągów, bo jeśli chodzi o samoloty, jeśli chodzi o samochody, to właśnie tutaj nie ma z tym problemów. Mamy kierownicę, mamy jakieś kokpity, natomiast pociągi są traktowane po macoszemu. I jestem ciekaw, czy to się kiedyś zmieni. Co my tutaj mamy? 320. Dobra, dorzucimy mocy. Czemu nie skorzystać z takiej okazji, gdzie możemy sobie z taką prędkością pojeździć? Ale te podjazdy są koszmarne, 3,5%. To są właśnie te zmory, które powodują, że nie możemy sobie tutaj rozpędzić się z taką prędkością, która by pozwoliła nam wyciągnąć ostatnie soki z tej maszyny. Aj, cicho bądź. Przecież nie śpię. O 6:35 mamy być w Avignon. Myślę, że zrobimy wszystko, żeby tam dojechać na czas i zgarnąć jakiś medal. Mam nadzieję, że złoto. Hamujemy. Tu właśnie torczowe hamulce słabiutko się sprawują. Bez elektrycznych byśmy sobie nie poradzili. Bo jak staramy się zrobić właśnie jak największą prędkość, wtedy super, że zjeżdżamy z górki i możemy się rozpędzić ile chcemy, ale kiedy mamy wyłączone systemy bezpieczeństwa. Teraz jak mam włączony system bezpieczeństwa i przekroczę, to zaraz mi się pociąg zatrzyma i to, co sobie tu pięknie wypracowałem, te prawie 300 km, straciłbym jej i musiał się na nowo rozpędzać, przez co dojechałbym później i stracił dużo, dużo punktów, a w prawdziwym życiu po prostu miałbym opóźnienie, czego oczywiście bym nie chciał. Oj, cicho bądź. Wolałbym już kobiecy głos. Sifa, sifa, niż kurczę ten dzwonek, jak na lekcję.
i dobrze. Prędkość w miarę się utrzymuje. Teraz jak jedziemy pod górkę, możemy sobie przygazować. Chociaż nie jest to zbyt duże nachylenie i widzę, że teraz mamy z górki. Tutaj trasa jest bardzo kapryśna. To pod górkę, to z górki. Jakby nie mogli się zdecydować. Ach. No i taki kokpit mogliby mi wyprodukować. Nawet z pedałami razem. Oczywiście z jakiegoś takiego przystępnego, lekkiego materiału, który można by było dosyć łatwo całą tą strukturę przenosić. Nie wiem, może tak w granicach 10-15 kg jakby to ważyło, no nawet 20. To myślę, że można by było fajnie się z tym, chociaż 20 to przesadziłem. Lekki materiał, trochę kabelków, no te 10 max, no bo wiadomo, że może jakieś elementy metalowe, jakieś tutaj, no nie wiem co. Ale jakby ktoś zaczął to produkować, myślę, że zrobiłby niezłą kasę. A nas maniaków pociągów bardzo, bardzo by uszczęśliwił. Ja jeszcze będę śledził właśnie ten kontroler, o którym wspominałem. Kurczę, że ja zapomniałem, jak on się nazywa. Jak sobie przypomnę, to opowiem wam o nim w następnym filmie. Mówiłem, żebyś cicho była. I dam wam znać, jak to wygląda. Czy jest szansa, żeby w najbliższym czasie wrócił do sprzedaży, bo tak jak mówię, na Amazonie widziałem niedostępny. Ludzie tam w komentarzach pod filmem Train Sim World pisali, że niektórzy korzystają, chociaż nie wszyscy są zadowoleni, więc podejrzewam, że właśnie może to być ten fakt, że nie jest to dostępne ze względu na jakąś wadliwość, a być może po prostu jest mały popyt. No i jeżeli jest mały popyt, to też nie ma sensu produkcja. Co nam tutaj pokazuje? 320 każe nam jechać, ale tu mamy 13 km, więc ja już nie będę tutaj szarżował. Nawet sobie już zwolnię. Bo kiedy tutaj mi mówią 300, to nie ma szans, żebym się na końcu zatrzymał. Pamiętajcie, jeżeli powiedzmy aplikujecie hamulec, to trzeba potem przytrzymać go przez jakiś czas, żeby znowu odhamować, inaczej dalej wam będzie pociąg hamował. Po prostu sobie hamujecie, a potem ładujecie hamulce do 5 barów i znowu możecie sobie pędzić.
nam mruga 230, ale... Lepiej zdać się na intuicję, jeśli chodzi o hamowanie. Dobra, ile tutaj będziemy mieli? 100 km, 2,7. Dobra, na razie tak możemy podjechać kawałek, tak do 1,5 km przed stacją. Ale mówię, tutaj dla mnie hamowanie jest jakieś nieintuicyjne i ciągle eksperymentuję. On mi tutaj 170, no. Komputer, nie świruj. No, teraz pokazujesz sensem, że mamy się zatrzymać właśnie. Te trzy zera pokazują, że tutaj już całkowicie się musimy zatrzymać. Myślę, że będzie ok. Zadanie wykonane. Zobaczymy, jak nas tutaj ocenią. Powiem wam, że próbowałem w kreatorze w malowaniu jakoś fajnie pomalować te drzwi. Za cholerkę nie wychodzi. Kombinowałem, ale jakoś tak nie mogę znaleźć tej równowagi między tymi elementami, które by sprawiały, że pociąg wyglądałby fajnie. No niestety malowanie pociągów tutaj w Train Sim World jest dosyć ograniczone. Chociaż jak ktoś ma mega wyobraźnię, to z tych klocków, które tam są warstwami, można ułożyć jakieś różne wzory, ale trzeba się nagimnastykować, a myślę, że przydałoby się więcej elementów, które można by było sobie na przykład załadować z dysku komputera. To by było fajne. Ale jeżeli interesowałoby was zmiana wyglądu, to można z jednej strony ściągnąć mody z gotowymi pociągami pomalowanymi, więc warto sobie tego poszukać. Jeżeli by was to interesowało, to dajcie znać, to w którymś następnym filmiku po prostu umieszczę link, skąd te mody można ściągnąć. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał, że tutaj ta muzyczka i przejazd w Śnieżyce tworzył odpowiedni klimat. Ja za bardzo swoim głosem nie przeszkadzałem. No i co? Kończę. Złoto jest.
Także jeśli chodzi o Transient World 2, nowy rok zaczął się tutaj złotym medalem, więc oby reszta też tak się wiodła. Dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną i podróżowaliście też wi, a my się widzimy w następnych filmach. Cześć!